Merrily Death, Live and Let Die, gra, którą dostałem od twórców, troszeczkę sobie pograłem, ale tylko troszeczkę. Sprawdzimy dzisiaj, o co tutaj chodzi. Gra powstała prawdopodobnie na bazie popularności gry Vampire Survival. Jest bardzo podobna, ale zaraz sobie to zobaczycie. Powiedzmy, że łatwy. Co my tutaj mamy? Item spawn twice, but inventory slots is half. Enemy half, two times enemy attack power. Stasiek, czy jest tu... O, stary dziad z brodą, to będę ja. Wygląda jak ja. I coś sobie tutaj możemy dodać, jakieś perki. Jeszcze nie wiem jakie. No dobra, coś tam sobie dodałem. Nie wiem, czy dobrze. Nie wygląda jak ja. W sensie za chudy. Prepare for a ride. Coś tu możemy robić. Craftować. Jakieś bronie możemy zrobić, ale ja na razie nie mam żadnych materiałów. Ewidentnie trzeba iść coś nazbierać. Czy ja tu mogę wejść? Nie, tu się tylko przechodzi. A, bieganie. A tutaj jakaś obrona. Dobra. We are ready! Coś tu zbieramy. Misklik. Dobra, coś tam muszę po nich pozbierać. Kurczę, niewiele wiem, co dają te. Ma jeszcze włosy na głowie, a nie na plecach. Co za chłop. Coś sobie mogę tu skraftować. Łopatę, jakąś rurę, jakiś nóż, jakiś topór. Zara, wracam, restartuję Twitcha. Czekamy. No to powiedzmy... Lokacja A. Czyli tu na przemian będzie walka. Thank you.
Ale te hitboxy to tak trochę słabo. Bo widzę, że muszę dużo niżej celować. Nie headshoty. Nie mam pojęcia, co ja zbieram. Karton już otwarty. Tutaj coś jest? Nie. Ale z półek pozbieraliśmy. Dobra, to domek numer 2. Włącz mikrofon. Że na OBS-ie widzę, że jest mikrofon. Przecież z czatami rozmawiałem. Ło, wow, tu jakieś czerwone zawodniczki. Oj, mam pełny... Już tak, mikrofon działa. Czy ja to mogę gdzieś przenieść? Mogę to zjeść. Będę go jadł. Jakiś złoty papier. Cokolwiek ten złoty papier daje. Pablo miał jakąś zawiechę, ewidentnie. Dobra, czerwona zaraza nie żyje. Tu wylucone, tu widzę, że jeszcze coś jest do zlucenia. Nie wiem, czy ja to wszystko wezmę. Że się przydają. Okej, bandaż od razu używamy. A jakbym sobie zmienił broń na dwójkę? Trójkę. Sprawdźmy to. Na tą... Ich będzie dużo. Użytkownik Osint przekazał 1 subskrypcję społeczności. O kurde. O kurde. Dzięki Pablo za podarowanie. I Pipen... Wika to bardzo niebezpieczna broń. Pipen, witaj wśród subskrybentów. O proszę, broń znalazłem. Jak tam moje zdrowie? Niby jest na fulla. A to jeszcze zobaczymy trójeczkę. Trójeczka, jak wiadomo, to połączenie jedyneczki i dwójeczki. Wow! Po takiej broni to się nie spodziewałem. O! Combo! Jajecznica! Yeah!
Zjem se serek i może będę mógł jajka pozbierać. Handgun Extended Mag. To jakaś maczeta. Może się przydać. Chyba zlutowaliśmy całą tą miejscówkę. Tak mi się zdaje się. Teraz dajmy sobie do storage'u. To i to. W sumie. Bondart. To jest, że ta strzałka z kości. Rewolwery można będzie robić, jakieś akcesoria. Bandaż. Ale jestem wolniejszy przez to. Co to daje? Jeszcze za resursy zostały po nich? Oh fuck. Na razie słabe te ataki, ale to drugi dzień. Chodźcie, słoneczka, chodźcie. Fak, fak, fak. Extra accessory space. To się może przydać. Nuta fajna. Na razie wszystko to daję do storage'u. I idziemy eksplorować. Gdzieś miałem mieć jakiś dodatkowy... A, tutaj nie trój, ma. Tylko zrób kawę na 8 kostkach cukru. Potem wylej i zrób od nowa, bo i tak zrobisz za gorzką. Mhm. Ja już po kawie. Tutaj już byłem. To idziemy w drugą lokację. Żeby ich pojedynczo eliminować, tu jakiś robocik jest.
nic nie ma, tu nie ma serka i tu nie ma serka. Tak aż na trzy hity była. Oj, ten nie wygląda na bezpiecznego. Kurde, tu ich jest dwóch. O! Jak zjem chipsy, dodaje mi trochę energii. Dobra, robocik. A, ja już nie mam tego ammo. Oh fuck. A całą broń zostawiłem, nie byłem przygotowany na to. Co za chłop, będzie mnie tu pluł. Do bana, no dokładnie. Co to? Nie ma takiego plucia. Robocik. Kurczę, tu nic konkretnego nie znalazłem, bo widzę, że mi w ogóle nie wbija to do tego. Ani na streamera. No tak, no dokładnie. Bardzo dobrze mówisz, Radku. No, bardzo przyjemna muzyczka. Gierka też jest spoko, jakby nie jest to gra, w której spędzałbym długie, długie godziny. Ale powiem wam, że może jeszcze na Twitchu będzie wracać. Na odstresowanie, no. W przeciwieństwie do Park Up Car. Chociaż wiem, że to też byście chętnie na live'ach oglądali. Bo mnie tam jasna krew zalewała. Dobra, dużo resursów znaleźliśmy, które będą potrzebne tam do produkowania. Ale żadnych jakichś chipsików, nic. Nie strzelaj, bo muzę zagłuszasz. Co za chłop. Chyba tu wszystko spenetrowałem, że się tak wyrażę. Dobra, spsuła nam się broń. Więc co sobie weźmiemy? No jakby nie mam tutaj dużego wyboru i co? I maczetę. Ale zastanawia mnie, czemu ja nie mam żadnych resursów. A takie buty, że ja to tylko tak mogę podmienić.
Asak też. Asak za jedyneczkę wchodzi. A za trójeczkę? No nie. No to Tasak na razie zostawimy. Bo tu mam chyba nielimitowaną broń. Znaczy amo. To też zamiast rewolwera? No dobra. Dobra, dawaj, sprawdzimy to. Ale to słaba broń jest. Bo to jest chyba ten na te do paintballa. Zipluják. Zdecydowanie to nie jest moja ulubiona broń. Generalnie to ja nie wiem, co ja wybieram. To chyba za bardzo losowo u mnie jest. Ale tak, tę broń, co my tu mamy? Toolbox. Ci psiki sobie zjemy. Amunicję, tak? Zjadajmy to. Dobra, to eksplorujemy. Unknown region. To idziemy w nieznany region. Będę żałował, czy nie? Pobita, co mi serek zostawiła. A ta nic nie zostawiła.
ciasteczko! Mój nos czuje ciasteczko, pyszne ciasteczko! Mówisz, że ciasteczko tu znajdziemy? Tam ich jest dużo, więc sobie najpierw tu sprawdzimy. Tam widzę jakieś jabłuszka. No i jakaś broń się znalazła. Nice, a jabłuszka możemy pozbierać? Pewnie, że możemy. To mnie to pasuje, witaminki zawsze na propsie. I wóżdź. Ciekawe, czy ta wredna mnie czarlatka z cynamonem będzie. Jak są dwie te wredne. Dobra, dawaj tą drugą. Ale jeszcze se tu sprawdzę. Tu akurat nic nie ma w tej lokacji. Jak się tak pojedynczo eliminuje, jajecznica, i młotek. A to co? Zjemy sobie jajecznicę. No i chyba wszystko sprawdzone. O, mam jakąś broń numer 3. Nie wiem, co to zamieniło. Max HP, crackersy. Powiem mi raz, fajna gra. No dobra, dzień czwarty, dawaj. No zaczyna się robić ciekawie.
No, już mi się tutaj mylą. No, już jest, powiem wam, są emocje. Został mi rewolwer. O, tu już trochę więcej żyćka straciłem. Trzeba zrobić fotę, jak cię wykańczają. Cześć, Lusia. No dobra, to eksplorujemy. A wróćmy do tego A, czy coś tu będzie. Czy stracę w ogóle kolejkę eksploracji. Widzę, że Lusia. Co to za pijana budowa? Dobra, chciałbym trochę spokojności. Dobra, zdobyliśmy jakąś broń. Sprawdźmy ją. Dzień dobry, zastałem Jolkę. Cześć, Lucjusz. O kuźwa. Nice. Ej, to nie będę marnować tej broni. Powiem wam, że zaczynam się wkręcać. Woda mineralna. Dobra, tu mamy zamknięte przejście. Czyli trzeba iść do tego budynku. To wygląda jak jakaś szkoła. Ci robotnicy ewidentnie są po małpkach, bo jacyś tacy pobudzeni. O, fuck. Trzeba ich wyciągać z tych budynków, bo tu mnie mogą łatwo przyblokować. Dobra, idziemy od tej strony, bo tam jeszcze widzę jakieś zombiaki, ale tu jest zamknięte z każdej strony. Czy ja z tamtej strony byłem? Byłem. Tu coś mamy.
Zaś na mnie pluje. A już go ubiłem. Będziemy rzucać? Sprawdzimy, jak to działa. O kurde. Skuteczne. Generalnie to już nie mam co zbierać. Nie mam miejsca. Ale penetrujemy dalej. Kaka kask mów, kaka kask. Czego ja się mam pozbyć? Widzę, że od wtorku maraton. No tak jakoś wyszło. Coś tu mamy do znalezienia? No dobra, wszystko. Tu byłem, tu byłem. Szkoda, że gra nie jest po polsku. Za chwilę sobie magazyn zapełnię. Nie wiem, czy tu dobrze wybrałem. A co możemy teraz skraftować? Proszę, już kusze mamy. Coraz więcej tej broni. A tu jeszcze plastikowa. Dziś Beer Factory wychodzi. No, jest spierdzielona. Proszę, i piła łańcuchowa. No i to do magazynu. Jeszcze klawiszologia. Ku, użyj medycyny, zjedz jedzenie. Dobrze, moi drodzy Państwo, ja Wam dziękuję za oglądanie, mówię teraz do widzów YouTube'owych. Twitchowi jeszcze ze mną zostają, bo dzisiaj się jeszcze trochę będziemy bawić. A widzowie YouTube'owi, dajcie znać w komentarzu, jak Wam się gierka podobała. Mnie się grało całkiem przyjemnie. I myślę, że chyba jeszcze będę wracał do tej gry od czasu do czasu. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam. Dziękujemy Wam za ten występ, za to, że byliście z nami przed monitorami. My nazywamy się 4 Dziki!
rytmiczna. Maniek! Gitara solowa! Garnik! I gitara basowa! Wolfi! I gitara perkusyjna! Darek! Gitara wokalowa! Leszek! Za, twoja stara! I gitara wokalowa, Michał! A my jesteśmy cztery dziki i wielkie dzięki! Zajebiście, że przyszliście. Ja to znam, mówię wam. Jak przyszliście,